Sprawa, ale nic nie będę zaciągnąć. No to dojadę raczej. To jest symetryczne. Stop. To idziemy do przodu teraz. Poszło. Proszę! Zbliżony, chodźmy bliżej. To jest akurat ta brama, tutaj zaraz za... Pan jest strasznie kiepsem, tak? Ja szukam właśnie tej pantelek. Jest pani szczególnie. To jest pani z Związku Polaków. Tutejsza. Tutejsza, owszem. A pan jest tutaj. Opowiedział o tym, że dotychczas bardzo wszystko niszczyli u nas i groby i przede wszystkim ciągle, no niedobrzy ludzie, tutejsi ludzie, ciągle wyrządzali szkodę dla grobu Piłsudskiego, naszego marszałka, którego tak cenimy i tak opiekujemy. Więc pan, przepraszam, jak nazwisko? Pan Tarczewski jest strażnikiem tutaj w tej chwili i powiedział tak: będę stał na straży zawsze ze swoją bronią, a broń u mnie jest taka, miotła metalowa. Jeżeli ktoś przyjdzie i spróbuje coś uczynić złego na tym grobie, więc lepiej sam zginę, ale nie pozwolę tego zrobić. To przepraszam, mogę nie wiedzieć, czy przyjedzie Polak z Warszawy, czy Rosjan z Moskwy, czy Litwin z Kowna, nie pozwolę tego ruszyć, bo idzie tendencja do demontażu pomników historycznych. Zaczynają od Lenina, od Kapsukasa swego, od innych tych, których wielbili, rzeźbili. Teraz idzie demontaż. Płyta naszego marszałka to nie jest dla Litwinów pomnik i nie jest w ogóle, nie znaczy się na tym cmentarzu. Bo spójrzmy na tą schemat, na tą tablicę. Tam nie znajdziemy, że tu jest ktoś, a tu leży 164 legionistów, zawdzięczając którym Polska i my na Kresach mieliśmy niepodległą Polskę 20 lat, od 19 do 39. No właśnie tu, na tym schemacie nie ma Litwinom. To nie jest żadny pomnik i tylko znaczy się ogrodzenie tego. Tu było planowane na zniszczenie to, bo tu miała być szosa, i podlegało to mauzoleum zniszczeniu. Jednak zaprotestowali my Polacy i Polacy z Polski i nie pozwolono tego zrobić. No teraz idzie ten demontaż i właśnie potrzebują pozwolenia. Rząd
zezwala na ten demontaż wszystkich tych tych pomników, ale tu nie trzeba pozwolenia, bo to jest, nie jest pomnikiem dla Litwinów, to jest wróg numer jeden. Do dzisiaj tak nazywają. Panie profesorze, skąd wzięła się u pana, skąd wziął się taki wielki szacunek dla Piłsudskiego i wpływu, który miał na pana poglądy i na pana życie? Wydaje mi się, że w tej sprawie mam taki inny rzeczowy stosunek. Znaczy wielokrotnie widziałem czyny Piłsudskiego, które mi się nie, odpowiadały i przeciwko którym byłem. Bo na przykład nawet w dniach przewrotu majowego sercem byłem po stronie rządu, który bronił legalnej konstytucji, bronił prawa. Tak samo na przykład w sprawie brzeskiej byłem z tymi, co protestowali. Rzecznikiem protestu był wtedy u nas profesor Marian Zdziechowski, mój mistrz życiowy, który zbierał podpisy profesorom, protestując przeciwko gwałtom w Brześciu, sponiewieraniu byłych dygnitarzy i tak dalej. Czyli Piłsudski miał swoje grzechy, które ja wówczas widziałem i piętnowałem, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że była to postać wyjątkowa i ogromna mądrość przy ogromnym romantyzmie. W Polsce cechy rzadko tak ze sobą dobrze skojarzone. Realista w działaniu, romantyk w marzeniach i w stawianiu sobie celów. Natomiast realista w wykonywaniu tych celów. No i wspaniała legenda legionowa. Uważam, że legenda legionowa była tak wspaniałą rzeczą, że oczywiście naświetla nam pięknie ten okres wojenny, czym byłaby Polska w latach 1914-18, gdyby nie Piłsudski, nie legiony. Legiony były od razu postawieniem sprawy Polski od pierwszego dnia przez utworzenie tej kadry złożonej tylko z ofiarnych chłopców, bo wyglądało, że to jest rzecz szaleńcza, że nie da skutku. I tylko szli młodzi, którzy byli gotowi się nie rzucić na szale. Piłsudski chciał w tej chwili, też doskonale jako realista wiedział, że sprawa może skończyć się niepowodzeniem. Bo przecież wojna mogła skończyć się w 1914 roku już. Gdyby na przykład Rosjanie działali energiczniej i śmielej w roku 1914, mogliby wygrać wojnę w 1914 roku. Tylko zła biurokracja i złe dowództwo rosyjskie spowodowało zmarnowanie tych szans i dlatego Rosja zginęła i wojna została wygrana przez koalicję na szczęście bez udziału Rosji. Ale w ten czas, w 1916 roku wyglądało, że to jest rzucenie siebie na szale, co Piłsudski opisuje bardzo wyraźnie w swoich Moje pierwsze boje, Ulina Mała, rozdział Ulina Mała, gdzie wydawało się, że jest koniec legionów. Wtedy on był gotów poświęcić siebie już jako spełnione zadanie, że w dniu wybuchu wojny, w dniach pierwszych miesiącach wojny nie brakło imienia Polski, że okazały się kadry polskie z polskim sztandarem i tak dalej. A więc w wypadku, gdyby się nie udało rozwiązać realistycznie, gotów był siebie rzucić na szale łącznie ze swoimi chłopcami. I to niesłychanie piękna rzecz, zwłaszcza, że powiadam, on zdawał sobie sprawę, że to jest bardzo ryzykancka rzecz i że bardzo prawdopodobnie skończyć się może klęską. I dalej całe działanie w okresie lat wojennych 1914-18 pokazuje ogromny rozum przy absolutnej ofiarności, gotowości poświęcenia siebie. No, doskonale ocenił moment, kiedy trzeba zerwać z Niemcami i z Austrią i pomimo tentujących ofert ze strony niemieckiej, Niemcy proponowali, żeby on tworzył polską armię w oparciu o Niemcy, ale w 1917 roku, kiedy Piłsudski już zrozumiał, że Niemcy wojnę przegrają. I z tego szarpał te stosunki z nimi i przechodził do opozycji, został uwięziony i osadzony w Magdeburgu. On tego chciał, bo on chciał się przerzucić na drugą stronę. Od w tym widać taką genialne widzenie przyszłości i zupełne rzucenie siebie na szale. Niby to rzeczywiście honor munduru, jak on powiedział, w dniu 23 lipca 1923, kiedy opuszczał armię,
po utworzeniu rządu litewskiego Witosa powiedział, że jedyna rzecz, która Polska miała i która to była pierwsza brygada, która ratowała honor Polski. Jestem dumny, że mam na sobie ten mundur, w którym wtedy zaczynałem walkę. Otóż to były bardzo piękne rzeczy i robione, rozumnie robione. Gotowość poświęcenia, ale gotowość poświęcenia w tej skali, żeby to narodowi dawało asumpt romantyczny, a nie tworzyło szkody materialnej narodowi, przy jednoczesnym stworzeniu szansy dla wyjścia najlepszego. I ta szansa właśnie w 1918 roku wygrała. Z tego względu uważam, że to jest osobistość tak wyjątkowa i tak wyjątkowa, zresztą piękna. No wyjątkowa piękna, miała dziś ogromny urok osobisty. Ludzie się w nim, no to śmiesznie powiedzieć, ale legioniści byli zakochani. Byli po prostu zakochani w tym swoim wodzu. Tego inaczej nazwać nie można. Ale pamiętam to, co Państwu wczoraj mówiłem, patrząc z tych sal seminarium prawa karnego, jak on wychodził czasami, wyjeżdżając z Wilna do Warszawy, przechodził przed tą kompanię honorową, był taki jakiś majestat, taka prostota, była niesłychanie ujmująca postać. No, jeszcze mogę zacytować na ten temat jeden fragment, mianowicie w roku 1927, chyba tak, z Litwą powstało to nowe napięcie i Liga Narodów postanowiła to załatwić. Piłsudski pojechał wtedy do Genewy i w Genewie spotkał się z Waldemarasem na tle Rady Ligi Narodów. I na tym posiedzeniu był, najpierw na posiedzeniu Rady Ligi Narodów, gdzie był też Waldemaras i on. Natomiast później był ten obiad wydany przez szefów Rady Naczelnej, znaczy był Chamberlain, francuski Briand, Stresemann niemiecki i tak dalej. I Stresemann był też oczarowany postacią Piłsudskiego. I od tego czasu znaczy akcenty niemieckiej polityki zagranicznej bardzo w stosunku do Polski zrozumiały. Naprawdę po prostu przez urok, który Piłsudski rzucił na Stresemanna. Ja bardzo tą rzecz dokładnie badałem. Rzeczywiście tak było. Stresemann nie mógł wiele zmienić, bo rodził politykę niemiecką. Polityka była antypolska, ale akcenty zostały bardzo złagodzone. Stresemann był urzeczony Piłsudskim. Znaczy, że Piłsudski mówił ładnie o niemieckiej armii, z którą miał braterstwo Uroni w roku 1914, 15, 16. I mówił o tej armii z takim uznaniem i z taką sympatią. Stresemann był zupełnie oczarowany i powiedział, a może byśmy spróbowali z Polską trochę innych akcentów. I rzeczywiście po tym ta sprawa trochę się złagodziła. No Stresemann umarł niespodziewanie w rok później i opuścił stanowisko siłą rzeczy. Przyszli nowi ludzie na to miejsce. I tak czy owak ten urok oczywiście nie zmieniłby wiele, bo polityka niemiecka była realistyczna i była taka, jaka była. Była w założeniu antypolska. Ale w każdym razie powiadam, że nawet Stresemann był ujęty tą piękną postacią marszałka Piłsudskiego. Panie profesorze, zatrzymajmy na sekundę. Ruszamy z kamerą. Panie profesorze, Piłsudski jest dla wielu Polaków uosobieniem polityka silnej ręki, silnej władzy, a pan uchodzi za zwolennika demokracji. Czy te dwa pojęcia nie kłócą się trochę z sobą? Ja jestem też zwolennikiem silnej ręki, silnej władzy. Jestem zwolennikiem, dlatego zawsze głosowałem za obozem Piłsudskiego, pomimo jego dyktatorskich metod. Jak były wybory, trzeba było głosować, zawsze głosowałem na tą tradycyjną jedynkę. To był numer listy Piłsudskiego, zawsze głosowałem za Piłsudskim, pomimo tych, jak powiedziałem na początku, moich repulsywnych działań w pewnych okresach, kiedy Piłsudski robił czyny wyraźnie nieetyczne. Otóż ja jestem też za silną władzą, ale Piłsudski też mówił, że on jest za silną władzą, tylko że uważa, że w Polsce ten Sejm musi być na swoim miejscu, że tak powiem, ograniczony do ustaw, że władza wykonawcza musi być bardzo silna, bardzo mocna. Dlatego ta konstytucja, która została opracowana i która była ostatnim aktem, który Piłsudski w życiu podpisał, jest to konstytucja skrajnie prezydencka, dająca właściwie pełną władzę wykonawczą prezydentowi. Ja jestem też za silną władzą wykonawczą, ale tylko władzą respektującą parlament jako opinię, jako głos narodu i jako ostateczne kryterium i wreszcie jako władzę ustawodawczą skrępowaną. W tym sensie tak, ale bardzo silną władzą ustawodawczą jest. Ale także w polityce wewnętrznej
odpowiadał i proszę Państwa, no przepraszam, że gdyby nie Piłsudski, Polska jednak tonęła w dużym stopniu w chaosie przez te lata. Silna władza była potrzebna. A jednocześnie dzisiaj bardziej skłania się ku Pan metodom bardziej parlamentarnym i legalistycznym niż za silną władzą. Legalistycznych zawsze, zawsze. Prawo jest prawem, prawo musi być respektowane, ale to prawo musi dawać szerokie kompetencje dla władzy wykonawczej. Ale władza musi się uciąć przez prawo, nie może gwałcić prawa. Trzeba takie prawo uchwalić, żeby one było praktyczne, żeby ono dało potrzebom narodu, ale to prawo musi być prawem. To, tak, no. Tak było na przykład w bismarckowskich Niemczech. Jeżeli dochodziło do prawa i prawo było przejrzyste, rząd kapitulował z prawa. Otóż to rząd musi zawsze skapitulować od prawa. Można potem prawo zmienić, ale tego nie należy robić. Powiem tu o fragmencie ujemnym, już po śmierci Piłsudskiego, nie wiem czy... Mówmy, tak. A mianowicie, był ten wypadek, że mój profesor polonistyki, którego bardzo kochałem zresztą, był wściekłym endeciem, okropnym endeciem. I gdzieś kiedyś napisał w ten sposób, ale nie wymieniając Piłsudskiego, tylko że Polska jest jak ogwarzanek. To dobre, co na kresach, a w środku pustka. A więc jest nie tak, jak mówi ten półgłówek, że w środku pustka, naokoło jest ogwarzanek, bo to było słowa Piłsudskiego. Polska jest jak ogwarzanek, kresy są dobre, a w środku pustka. Otóż on zacytował to słowo i mówi, a więc nie jest tak, jak mówił ten półgłówek. Kaboty, przepraszam, mówił ten kaboty. Po kilku miesiącach ktoś wykrył, że to był profesor Cywiński, co to napisał. Przyszli wieczorem oficerowie do mieszkania profesora Cywińskiego, który był stary, chory, po zawale serca, chodził o lasce i powalili go na ziemię, kopali i tak dalej, dlatego że on obraził pamięć marszałka Piłsudskiego i wydano ex post ustawę, że kto obrazi pamięć marszałka Piłsudskiego, idzie do więzienia. Cywiński został uwięziony, siedział w więzieniu, był proces Cywińskiego, który całe Polskę oburzył. Oburzył, bo prawo nie powinno działać wstecz. Więc to już następcy, epigonowie Piłsudskiego, robili takie głupstwa. Ale właśnie to jest przykład niepraworządnego działania, prawo miało działać wstecz i tak dalej. No były rozmaite rzeczy w tej Polsce, które były niesympatyczne dla sprawy Cywińskiego, była rzeczą haniebną. Panie profesorze, a jeszcze inny wątek... Ale tego nie nalewajmy. Nie, dobrze, a inny wątek. Piłsudski na Litwie wśród ludności litewskiej nie jest dobrze widziany. Litewski? No nie, tak. Oczywiście. Nie jest dobrze widziany. Jednocześnie, czy jego działania polityczne, wyzwalające tutaj te tereny, przyłączające, czy pan to dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy pochwala? Nie, no Litwini są krótkowzroczni i nie rozumieją dynamiki wydarzeń. Gdyby, proszę Państwa, w roku 1939, jak Polska upadła, to w pół roku później upadła i Litwa. Te państwa stoją na zasadzie pewnej równowagi tu pośrodku i Polska jest tym czynnikiem bardzo silnym tej równowagi. Więc oni tego nie rozumieli, że bez Polski Litwa nie byłaby Litwą niepodległą, że byłaby Czerwoną Republiką. I w roku 19, gdyby Piłsudski przegrał pod Warszawą, to by oni byli Republiką Czerwoną. Ale oni tego nie chcą przyznać, no bo im bardzo jest przykro przyznać i twierdzą, że pomimo wszystko, że oni by się może ostali. Do końca nie mówią tej rzeczy, bo tego nie można logicznie wybronić. Ale ja myślę, że Litwini rozumni mają trochę skomplikowany stosunek do Piłsudskiego, bo trochę coś z sentymentu mają, ale tylko mówią, że to szkodliwa działalność, bo on zajął Wilno. Naprawdę dwa razy zajął Wilno. Raz w kwietniu 1919, a potem drugi raz kazał Żeligowskiemu zająć Wilno. W 1920 roku. I przy tym to zrobione zostało znowu niehonorowo, bo najpierw podpisano z Litwinami układ w Suwałkach i Piłsudski pozwolił ten układ podpisać, gdzie przerazono linię demarkacyjną, nie granicę, jak twierdzą Litwini, tylko czasową linię demarkacyjną działalności wojsk, ale Wilno zostawało po stronie litewskiej według tego układu w Suwałkach. Dwa dni po podpisaniu układu suwalskiego Piłsudski kazał Żeligowskiemu zająć Wilno, niby to zbuntowana dywizja litewsko-białoruska. Więc no to taki krok nie fair, tylko że nie była to żadna uroczyście uznana granica, tylko chwilowa linia demarkacyjna między wojskami polskimi i litewskimi.
No i to zostało zgwałcone. No więc oczywiście, że to Litwinów do dziś dnia nie mogą tego przebaczyć. I mówią, jak to Polacy podpisali taką umowę, potem tak haniebnie ją zgwałcili i tak dalej. To są rzeczy no, przesadne, ale oni w tym przypadku są egzaltowani dosyć. Czy to skutkiem tego jest to, że teraz pomnik Piłsudskiego tutaj nie jest szanowany, że cmentarz jest trochę tak traktowany nie za bardzo? No ja muszę powiedzieć, proszę Państwa, że ta rzecz jest dość skomplikowana. Pomimo wszystko, jeżeli Państwo porównają sytuację we Lwowie z tym, co jest tutaj, no to była zawsze bez porównania lepsza sytuacja. Ten grób ocalał. Ocalał przez najgorsze czasy i za czasów niemieckich Litwini nie mogli śmiało to zniszczyć. Jednak nie zniszczyli tego. A w Lwowie przecież Państwo wiedzą, jak cmentarz Orlon został zdewastowany. Haniebnie zdewastowany, prawda? I wszystkie pomniki polskie. Tutaj jednak ten jakiś respekt cichy był. Dlatego, a teraz, no tu są elementy szowinistyczne. Takie rzeczy jak rozbijanie w nocy tych kamieni. Tego rząd litewski nie musiał postawić tu żandarmerię stale, żeby stała. Bo to są te odruchy w pewnym stopniu. Ja myślę, że rząd w tej chwili nie chce tego usuwać, prawda, litewskie, ale to są odruchy, no są szowiniści. A my ilu mamy głupich ludzi w Polsce? Zjedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu jest ten usatysfakcjonowany. Ale gdyby Państwo wszystko dali, to było... Ja chyba nie dosyć tego, co mi każe. Ale w głupi jesteś, bo nie widzisz, co mam w tym. Ale nie o to mi chodzi. Jeżeli patrzę.
gdzie jest, aha. Robiłem doktora tu nie mam. To pokaż, że robił właśnie tego profesora doktora. Pewnie nie. Teraz proszę zobaczyć, jest twórca niego odrodzenia. Nie panie idzie, proszę, proszę podać. Tak jakby do pani. Dobry. Twórca litewskiego odrodzenia, bohater narodowy Litwy, właściwie główny bohater, który obudził Janowicze nowy okres życia litewskiego od jego założenia przez niego pisma Auschera. Bo on rozpoczął ten dzień, który umarł w Wilnie w 27 roku, w zapadzie, i podejść dwa kroki do tych kwiatków leżących, czy do profesora. Inżynier górnik, tak. Panie profesorze, proszę się od kamery nie odsuwać. Bardziej, po prostu tak jakby starać się, żeby nas nie zauważać. Dobrze. No i wlewa. Ale to jest ścieżka.
Utrzymują się na tym przyznać. Zatkaj się, no kurwa, jak chcesz, to weź tą kamerę i rób sobie sam. Wiesz, czasami to może jakieś konstruktywne uwagi, a czasami to tak nadajesz, nadajesz, żeby coś powiedzieć. Koledzy! A płacę to okropnie. A to przychodzą ludzie po prostu niż. Tak, przychodzą niż. Oops.